Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Zagadka Orków Prolog. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Okazuje się, że w poprzednim dobrze myślałam i prawdopodobnie mech znajdziemy w tej oto okolicy, gdzie było pełno tych ścierwojadów. Powinny być gdzieś tutaj na kamieniach. No, jak dla mnie to nie jest okolica obozu, bo obóz jest aż tam, ale no dobrze. W ogóle też w środku tego lasu widać jakiś krąg, który jest bardzo ładnie podświetlony. Kątem oka go zauważyłam. Mam nadzieję, że nie będzie mi sprawiało trudności dzisiaj sterowanie za bardzo, bo akurat przed nagrywaniem przecięłam sobie niestety palec przy robieniu kanapek. Także świetnie. Ja to po prostu, ja nie wiem, co mam z tymi rękami. Jak nie, palec sobie przeorałam raz blenderem. Jezus. To teraz musiałam się przeciąć. Kiedyś to z Damianem się śmiejemy, że nie będę miała ręki, jak tak dalej pójdzie. Dobra, te ścierwojady musimy raczej pojedynczo, bo to są te stare, jak pamiętacie. I te stare trochę leją. Ja nie chcę jakoś bardzo od nich dostać. 140 jest za takiego starego ścierwojada. On ma w sobie surowe mięso, udziec, jaskółcze ziele. To jest jakaś nowa roślina, nie było go wcześniej. Ciekawe. Może one pilnują. Jest taka na to szansa. W końcu są jakby nie tyle, że innym gatunkiem, co troszeczkę są inne od swoich kumpli. W ogóle ten miecz jest całkiem... Czy on miał w sobie miksturę siły, czy ja oślepłam? Dlaczego ścierwojad miał w sobie eliksir siły, ja się pytam. Nie wiem, ale wow. Dobrze, wyczyścimy sobie całe to miejsce, bo nie do końca wiem, gdzie mogę się spodziewać tego mchu. Podpatrzyłam u jednego youtubera, niestety nie pamiętam nazwy, ale gość też jest w miarę początkujący, tak jak ja. Czy początkujący? O nie, ścierwojadzie, nie chciałam tak. Wiecie, rzuciłabym się na całe to poletko, ale nie chcę tracić za dużo zdrowia. Czy ja mogę przestać się cofać przedwcześnie? Nie chcę za dużo zdrowia tracić. No nareszcie mi się udało. Widzę, że pan ścierwojad nie umie żyć. To kolejny stary. Ciekawe, co ten będzie miał przy sobie. No dawaj. Nie chcę go zapytać blisko jego kumpla, bo może się to źle skończyć. Ten miał przy sobie tylko jedzonko. Dobrze, poszukamy, popatrzymy, całą tą dolinkę musimy zwiedzić. Ścierwojadów jest naprawdę od groma i więcej. Także no niestety dobrze szłam. Mogliśmy tutaj zostać i byśmy prawdopodobnie znaleźli ten mech, znając życie. No bo tak jak mówię, tutaj widziałam na nagraniu u kolegi. Miał dwa smocze korzenie. Ej, co jest z tymi ścierwojadami? To jest jakiś easter egg, czy co? Tam się coś świeci, jakieś obozowisko tam jest. Dobrze, dojdziemy tam. Dobra, przyjdą dwa najwyżej, chociażbym wolała, że przyszedł jeden. Dobra, jest szansa? Nie, przyjdą oba. Nie. A to górskie, dobra. To te górskie nie są takie złe. To są troszeczkę... Właśnie, inne odmiany, w sensie takie bardziej przyziemne. Za nich jest mniej doświadczenia i tak dalej. Dlaczego on miał dwa smocze korzenie w sobie? Nie mam pojęcia. Dobrze, roślina lecznicza. Czy gdzieś ten mech tutaj leży? Na pewno gdzieś jest, bo widziałam go. Ważne jest to, żeby się rozglądać. Przede wszystkim. Kolejne jaskółcze ziele. Tutaj chyba będzie jeden z mchów. Coś mi tak chodzi po głowie. Dobra, no wiecie co, nie będę się ze ścierwojadami tak bawić. Dwa mogą przyjść. W sumie nawet i wszystkie mogłyby przyjść, no ale bez przesady. A, to stare. Ja się wpieprzy. Uuu. Ała. Dobra, już mnie to boli. Mogę tego jednego chociaż zabić, to z drugim już nie powinno być problemów. Dobra, co wy tym razem mi wydropicie? Kolejny eliksir siły. Razy dwa, już mamy trzy eliksiry siły. Ej, o co chodzi? To jest jakiś bug, czy o co... Czy naprawdę, bo ja już się zaczynam zastanawiać, co jest grane.
Znalazłam w nich dwa smocze korzenie i w ogóle, nie wiem czy ja w ogóle... Tak, zrobiłam zapis na początku odcinka, bo sobie zrobiłam nowy slot. No dobra, no. Zostały nam kolejne. Nie wiem, czy to są stare, czy młode, czy jakie. Mam nadzieję, że znajdę tutaj ten mech. Okej, kolejne stare. Troszeczkę się znowu waliłam na dziób. Chociaż teraz poszło całkiem nieźle. Co macie? Ty miałeś sobie mięso, ziele i polną jagodę, a ty? Nic więcej niż to. Dobrze, kolejna polna jagoda. Okej, tutaj już ścierwojada żadnego nie ma, więc możemy się rozejrzeć. Pójdziemy za chwilę jeszcze kawałek dalej. Ale zanim to wiadomo, pozbieramy trochę ziół. Znowu ten głazorost. Widzę, że są nowe jakieś roślinki. To fajnie w sumie. Zawsze jakieś urozmaicenie. Okej, tutaj po tej stronie nic już raczej nie znajdziemy. Mam nadzieję w ogóle, że film mi się nagrywa, no nie? Bo nie mam jak sprawdzić. By była lipa, jakby się okazało, że nie nagrywam. Musiała potem na nowo jeszcze raz. No dobrze, no w ogóle podobno modyfikacja bardzo nastawiona jest na eksplorację i właśnie takie zbieractwo, więc dosyć sporo będziemy mieli chodzenia, dosyć sporo ekspienia. Smoczy korzeń. No to nie jest górski mech. Chyba, że widziałam wtedy na tym nagraniu też smoczy korzeń. Nie wiem, tak czy siak, gra chce właśnie, żebyśmy zbierali, ekspili, szukali. Więc właśnie to będę robić. Okej, tych ścierwojadów jeszcze jest tutaj trochę. Nawet nie wiem, który... A, ty się na mnie rzuciłeś. Dobra, to górski. Witam. Dobrze. Nic ciekawego. Znaczy się fajnie jedzonko, no nie? Chociaż no, liczyłam na mech. Może któryś z tych ścierwojadów będzie go miał. Ale no, wydaje mi się, że gra mnie tutaj specjalnie prowadzi, bo tutaj nie ma przeciwników, którzy są jacyś bardzo trudni, skomplikowani. Są wręcz, można powiedzieć, przeciwnicy w sam raz właśnie dla nas, no nie? Witam, panie ścierwojadzie. Przy okazji jest duża szansa, że wbijemy sobie też poziom w tym miejscu. Kolejny jakiś ścierwojad, proszę. Okej, kolejny się rzuca. Fajnie. No możemy pojedynczo, wtedy stracimy mniej życia. Ciekawi mnie, czy będziemy mogli nauczyć się otwierania zamków. Byłoby bardzo dobrze. To stary ścierwojad. Byłoby dobrze, bo już widzieliśmy dwie skrzynki, które są do otwarcia na zamek. A tutaj może ich być też więcej. Jezu, on miał górski mech w sobie. Boże, dziękuję, że tu przyszłam. Okej, ale skoro jesteśmy tutaj, to wypleńmy całe to miejsce i wrócimy do naszego przyjaciela. Na dół nie ma co na razie schodzić, chociaż tam też są przeciwnicy tacy w miarę dla nas. Znaczy może nie aligator, chociaż kto wie. Kolejna mikstura siły. Ej, o co chodzi? Czy ja mogę to pić? Czy ja nie będę miała żadnych nauczycieli? Trochę się teraz zastanawiam, jak to działa. Został jeden ścierwojad? Tak, na to by wychodziło, że został tylko jeden. A się dałam dziabnąć, widzieliście to? Myślałam, że jak się poruszę do przodu, to nie dostanę. Coś zebrałam, nie wiem co, bo kliknęłam jakoś tak, że nie zdążyłam zauważyć. Okej, w obozowisku widzę, że mamy szczury, więc to nic jakiegoś, no wiecie, strasznego, trudnego, czy coś w tym stylu. Dobrze, tutaj chyba już nic nie ma w tym miejscu. Możemy więc iść dalej. O, teraz ładnie widać ten zamek, czy tą fortecę. Faktycznie jest troszeczkę zrujnowany. Ale to nie znaczy, że nikt tam w środku nie mieszka, tak jak powiedział nasz przywódca. Bo on uznał z góry, że nikogo tam nie ma. No a przecież to, że zamek jest zrujnowany, to wcale nie oznacza, że nie ma tam kompletnie nikogo. Witam pana szczura. Ugryzł mnie niestety, ale to nic. Szczury nie są jakieś, wiecie... Widzę kolejne kufry i coś czuję, że będą pozamykane raczej. No dobrze, zobaczmy. Wiecie co, zrobię sobie kolejny zapis, żeby nie stracić przypadkiem
tego wszystkiego. Tutaj kolejne jaskółcze ziele. No dodana roślinka, to jest fakt. Całkowity. Mamy kociołek, nie mamy łyżki. Ogniste ziele, kufra. Nie znam się na otwieraniu zamku. No właśnie, kufra nie otworzymy. Bardzo mnie to irytuje, bo ja bardzo lubię otwierać kuferki. Piła, piwo, zupa rybna, topór drwala i kolejne piwko. Piwka się mogą przydać. Jak wiecie, w świecie gotika piwa są dosyć przydatnym itemem. Szczególnie, że zawsze można komuś takie piwo podarować w zamian za informacje. Jest to dosyć powszechne w sumie, z tego co zauważyłam tutaj w gotiku. To wygląda, jakbym mogła tutaj kopać. Ewentualnie to jest jakiś tam przypadek. Dobrze, tutaj coś między beczkami może? Kompletnie nic. Dobrze. Dobrze, że mamy mchy. To już jest coś. Myślę, że możemy się już stąd ulatniać. Nie znajdziemy już raczej tutaj niczego. Jeżeli coś pominęłam, to możecie napisać w komentarzach, jeżeli zauważyliście. Jest tutaj dosyć gęsto, więc mogłam coś zawsze ominąć. Na przykład jeszcze jeden górski mech. Mamy górskie mchy aż 3 teraz. Dobrze, że ten ścierwojad wydropił mi aż 2, bo zawsze będziemy mieli zapas. No dobrze. To chyba możemy się już stąd raczej zbierać. Jeszcze jak jakieś roślinki zauważę, to zbiorę po drodze. Ale no raczej już w dużej mierze możemy iść. Nie wiem co z tymi eliksirami siły, czy ja mogę to pić tak po prostu. Czy to będzie jakiś kłopot. Szczerze mówiąc, to ciężko powiedzieć. Ja w ogóle sobie włączyłam timer do nagrywania? Tak, włączyłam. Zajęło nam 12 minut wybijanie ścierwojadów. Ale przynajmniej będziemy mogli ruszyć dalej fabułę. Myślałam w ogóle, czy też dzisiaj nie zrobić by dłuższego odcinka. Tak, jakieś 50 minut. No bo ostatni miał 30, a jednak chciałabym się mieścić w tych 40-45 minutach na odcinek. Więc sobie moglibyśmy poszaleć dzisiaj. Ale też nie wiem, czy ma to sens. Najwyżej będzie więcej odcinków do końca serii. No przewidziałam, że się wyrobimy w jakieś 8 odcinków, maksymalnie w 10, no bo aż tak 5-6 godzin rozgrywki, jak odcinki są po około właśnie te 40 minut, to powinniśmy się w teorii wyrobić. Ale w praktyce no nigdy nie wiadomo. Wiecie jak to jest. Czasami niektóre etapy są trudniejsze od innych, troszeczkę się przy nich trzeba namęczyć. Tak jak tutaj, jakbym poszła do przodu, to prawdopodobnie byśmy zdobyli ten mech jeszcze w poprzednim odcinku, a ja się troszeczkę pokręciłam po dolinie i tak to wyszło. Dobrze, witaj panie Erwinie, ja w ogóle zapomniałam jak oni wszyscy się nazywają, tu jest Orto. Clarence, mam dla ciebie rzeczy. Mam dla ciebie zioł. Znakomicie, daj mi je. Dziękuję. Teraz miejmy nadzieję, że to jakoś pomoże. Mech posłuży mi jako prowizoryczny bandaż. Przynajmniej w jakimś stopniu usztywni mi tą kostkę. Możesz już chodzić? Raczej tak. Chodź dalej. Może sprawiać mi to pewne trudności. Okej, czyli co? Idziemy teraz do kogo? Do Orto zagadam z ciekawości. W ogóle fajne mamy zbroje. To jest model zbroi strażnika z... strażnika miejskiego, oczywiście z gotika, ale nie są czerwone, tylko pomarańczowe. Clarence jest już gotowy do drogi. Na to właśnie czekałem. Spisałeś się jak zawsze. Teraz możemy kontynuować swoją wędrówkę. Słuchajcie, bo nie będę powtarzać się po dwa razy. Musimy się rozdzielić i zająć się badaniem tej doliny. Każdy znajdzie dla siebie jakiś skrawek ziemi. Ja wyruszę do pobliskiego zamku. Tam mnie szukajcie. Wszystko jasne? Oczywiście. W takim razie brać się za robotę. Nie traćmy cennego czasu. Okej, czyli widzę, że się rozdzielamy jednak. Nie sądziłam, że do tego dojdzie. W sensie myślałam... A ty, Orto, przepraszam, zostajesz tutaj, czy co ty robisz? Co zamierzasz teraz robić? Zostanę tutaj. Będę stąd obserwować okolice. Coś czuję, że jednak nie jesteśmy tutaj sami. Nie wierzę w to, że tylko nam udało się, przez przypadek, odnaleźć tą zaginioną dolinę. Okej, no podejrzewam, że skoro dolina, Boże, że skoro modyfikacja nazywa się Zagadką Orków, to prawdopodobnie właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale w którejś części z Gotika, nie pamiętam niestety w której, była mowa, że orkowie przyszli z gór. I właśnie wydaje mi się, że to są te góry, bo jednak jesteśmy w jakichś tam niedostępnych pasmach.
Wiecie co, mogłabym się wyleczyć. W ogóle, jak my stoimy ze statystykami? Mamy 70 siły, no w teorii mielibyśmy więcej, bo 82, ale jak to się ma do czegokolwiek? Mamy też smocze korzenie, aż 3. Nasza zbroja jest taka, bym powiedziała, średnia. W ogóle ciekawi mnie, gdzie Orto idzie, bo podobno miał zostać na górze. Ciekawe, bardzo. Dobra, zjedzmy coś, żeby nie iść tak, wiecie, jakby to powiedzieć, tak na sucho. Piwo daje premię do many? Nawet nie wiedziałam o tym. Dobra, zjedzmy może jakieś zioła, może nie serafis, ale na przykład, nie wiem, roślinę leczniczą. Jezu, jakie to jest dno. Mogłam ten mech zjeść, chociaż mech jest taki, że nie, wolałabym go nie jeść. Dobra, grzybka zjemy i powinniśmy mieć full HP. Dobrze, w takim razie schodzimy na dół. Przed nami będą wilki. To jest rzecz, którą pamiętamy z ostatniego odcinka. Tylko to nie tędy było. Zejście tylko dalej. Ciekawi mnie... Aha, Orto będzie sobie tutaj stał. Dobra, w porządku. Czyli... okej. Okay. Erwin poszedł do zamku. Więc tam mamy go szukać. Super. Mam nadzieję, że on mi nie wybił połowy lasu. Nie wiem, jak on przeszedł, że te wilki go nie zauważyły. W sensie jest jakaś tam szansa, że wiadomo, przeteleportowało go, bo gry tak, Gothic tak lubi robić. Dobra, wiecie co, chyba zejdę do tych wilków. Nie wiem, jak ja sobie poradzę z chmarą, ale nie powinno być tragedii. O, co ja się martwię. Jeszcze jakiś wilk? Nie, krytoszczur przyszedł mi wpierdzielić. Tam jest chyba cieniostwór, wiecie? Tak, słyszę. Okej, okay, widzę, że jesteśmy w miejscu, gdzie widziałam tą młynę światła. No, cieniostwór to raczej nie jest przeciwnik dla mnie. To tak jak zagrożenie może sprawiać aligator, ale... Chociaż wydaje mi się, że gra jest nastawiona właśnie na to, żeby sobie chodzić i expić, bo raczej wszyscy przeciwnicy są dla nas nie aż tak ogromnym zagrożeniem, jak mogłoby się wydawać. W sensie, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Dostaliśmy bohatera, który nie jest już typowym leszczem. Może nie wszyscy przeciwnicy są dla nas, typu cieniostwór. Podejrzewam, że jeszcze może sprawiać problem. Ale ten aligator, on będzie działał tak jak jaszczurka. Tylko to, że może być troszeczkę silniejszy faktycznie. Ale też mamy całkiem niezłego kryta. Widzę, że tutaj są dziki. Dziki też nie powinny stanowić problemu. Witam pana dzika. No dobra, nie będę się... Dobra, no nie robią mi nic za bardzo. Boli mnie to, że ja nie mogę ich skurować, nie? Boże, jak to boli. Może ja powinnam sobie stąd iść. Chociaż jest duża szansa, że potwory się będą respić, bo w takich modyfikacjach często tak jest, że się respią potwory. Tam jest też dalsze przejście. Tam coś łazi. No, musimy tak czy siak zbadać chyba całą tę dolinę. Aha, to są topielce. Dobra, się zastanawiałam się, co to jest. To jest po prostu topielec. No, topielec też nie powinien stanowić problemu. Zresztą zobaczymy sobie, jak radzę sobie z topielcem. Okej, no nie zadał mi dużo, więc jaszczurki powinny działać podobnie. Z obrażeniami na przykład. I co za tym idzie, no podobnie też powinien działać aligator. Dobrze. Mamy sporą część doliny do przejścia. W sumie mogłam najpierw iść jeszcze ubić tego aligatora. Już przy okazji tu jestem. Potem sobie o nim zapomnę, stracimy punkty doświadczenia. Znaczy stracimy, będą sobie tutaj luźno biegały, kiedy mogliśmy to załatwić za jednym zamachem. Ciekawi mnie, czy ten mech mogłam też znaleźć w tej części wyspy. Czy to jest tylko tak, że tam, gdzie były te ścierwojady, mogłam tego szukać. Sama nie wiem. Tutaj w tym dole coś jest? Jakaś roślina chyba? O proszę bardzo, goblinie jagody. To może być przydatne. Na razie żadnych jaskiń tutaj też nie ma, co jest dosyć ciekawą sprawą. Dobrze, ten aligator. Jest tutaj to bydle? Tu jest jakaś jaskinia. Dobra, z jeden aligator. Dobra, całkiem nieźle. Nie wiem, na ile jest w stanie mi zrobić krzywdę. Dobra, nie ma tragedii.
Aligator całkiem nieźle. Z aligatora jest mięso. Bardzo fajnie. Ciekawi mnie, czy jest mięso aligatora, czy ogólnie nie, ogólnie. Roślina lecznicza, rdeścik i kolejna roślina. I czy coś jeszcze ten aligator tu miał? Poletko roślin po prostu tutaj było koło niego. No dobrze, do wody może nie będziemy wchodzić, chociaż za... Nie, za wodospadem raczej nic nie ma. To jest ten typ wodospadu, że... Raczej nie znajdziemy tutaj nic. Jest jaskinia, boję się, że w jaskini są szkielety. Szkielety to nie jest dobry pomysł raczej. Nie, są szczury. Skoro są szczury, to nie ma tragedii. Nawet jakby były szczury ze szkieletami, to nie ma problemu. Chociaż widzę, że te szczury mnie całkiem nieźle obijają. Gorzej niż ten aligator. No, no cóż, Boże, skóry. Szczury są zdradzieckie bardzo. Ej, tam są gobliny, co ja się sram. Tu się nic złego nie dzieje w tej jaskini, przynajmniej chwilowo. Witam. To, dobra, może lepiej wojownika. Ale... To wojownik mi tak przypierdzielił? Halo, słucham, gro. Dobra, gdzie ja się zapisałam przed wejściem do tej jaskini? Tak. Chyba po szczurach, wiecie? Tak, po szczurach się zapisałam. Dobra, to może byśmy się wyleczyli po prostu. A nie wchodzę sobie tak na kozaka totalnego. Nawet nie wiem, ile my mamy w sumie HP, ale wojownika trzeba zabić jako pierwszego. Głazorosty. Ciekawią mnie bardzo te rośliny. No cóż, jak grupa goblinów jest w stanie mnie zabić, to troszeczkę słabo. Słyszałam cieniostwora po tam po drugiej stronie, wiecie? Ewidentnie. Dobra, wojownika najpierw musimy sobie... Gdzie ten wojownik jest? Dobra, bo będzie mnie oklepywał. Kurwa mać, no! Gdzie ta paskuda jest? No zabił mnie. Dobra, tego wojownika muszę sobie wyciągnąć najpierw stąd. Bo to nam nie wyjdzie inaczej. Gdybym tak się stanęła... one całą chmarą na mnie idą od razu. Może ich oddzielimy jakoś od siebie. No dawaj. Mogę tego wojownika? Dziękuję bardzo. Dobra, bo jeszcze ten czarny też będzie mi sprawiał kłopoty. O, wszystkie? Idą jeszcze do mnie. Chodź, paskudo. Dobra, wojownik sprawił najwięcej kłopotów. Na szczęście już go z nami nie ma. Nawet nie wiem, gdzie ja zabiłam tego wojownika. Jeszcze jeden goblin tu powinien leżeć. Leży. Dobrze, już tam więcej wojowników nie powinno być po tamtej stronie. Dobra, tutaj go zabiłam, tego wojownika. I tutaj powinno jeszcze chyba zostać kilka goblinów zwykłych. No i jeden czarny, to też weźmiemy go na pierwszy rzut. Ja się w ogóle zapisałam po tym? Nie wiem. O, tam jest jeszcze dalsze przejście. Jakieś drzwi. Podoba mi się to wszystko chyba. Drzwi czy ściana? Zaraz sobie zobaczymy. Kolejne goblinie jagody. Zielone lecznicze, chleb. Wiecie, podoba mi się to, że gra ma takie podstawowe rozwiązania pod tytułem, że no wiecie, jest jaskinia z goblinami, to znajdujemy goblinie jagody. W sensie tak powinno być, wydaje mi się. Całkiem fajna sprawa. Dobra, tu mi się nie podoba. Tu jest taki magazyn tylko. Dobra. To już mi się podoba. Nic złego się tutaj nie dzieje, przynajmniej chwilowo. Okej, górski mech, czyli mogliśmy sobie też chodzić po mapie ogólnie i szukać tych rzeczy. Dobrze wiedzieć. No jak za daleko? Dziękuję bardzo.
20 sztuk złota, 3 owadzie mięsa, tworzenie szkieletu goblina i amulet pancerza, obrona przed bronią. Przed bronią, powiadacie? To kto mnie tutaj będzie atakował bronią? Albo jakieś szkielety, albo orkowie. Założymy sobie ten amulet, bo i tak nie mamy innego. Wydaje mi się, że te eliksiry siły mogłabym wypić. Kurde, wiecie co? Ja się zrobiłam sobie zapis przed chwilą, no nie? 36, 38, dokładnie. Zrobiłam sobie zapis. Zróbmy sobie taki zapis pod tytułem picie mikstur. To będzie dobre. Dobra, zrobimy sobie takiego save'a. I teraz będziemy to sobie pić. Bo może mi to pomóc, a nie wiem, czy będziemy w ogóle w stanie się uczyć w tej modyfikacji. Bo jeżeli nie, no to przecież ja sobie to wypiję, nie? Dobrze, będziemy wiedzieć. Najwyżej ja sobie to gdzieś sprawdzę, czy w ogóle można się uczyć w tej modyfikacji. No nie wiem tego, ciężka sprawa. Okej, i po tej stronie chyba jest cieniostwór. Ta, no ewidentnie go słyszę, nie? Nie, to puma. Witam. A to pantera nawet. Okej, pantera nie sprawiła mi problemów. Ciemny grzyb, niestety nie mogę nic z niej wziąć i ona też pilnowała górskiego mchu. Dobrze, więc mieliśmy kilka opcji z tego, co widzę, żeby pójść. Nie musieliśmy tam, gdzie to pole kościerwojadów, tylko na dół też mogliśmy zejść. Kolejna mikstura. Czy znaleźliśmy jakąś stałą do życia? Nie, to chyba była pełnia many? Nie, eliksir duży. Dobrze, coś jeszcze ta puma tutaj miała? Nie. Okej, no z pumą sobie poradziliśmy całkiem nieźle. Nie wiem, jak pójdzie nam z cieniostworem. Zobaczymy. W ogóle model pumy jest chyba z Gothica 2 Mrocznych Tajemnic. Znaczy, Boże, Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Bo tam też jest identyczny model pumy, tylko że tam jest chyba... Znaczy pumy właśnie, a tutaj jest pantera. Zabiliśmy panterę, prawda? Nie pomyliłam się. Chyba nie. O Boże. Dobra, bo mieliśmy iść tutaj w tę odnogę, ale się zakręciłam w jaskini. Może gdzieś dojdziemy, może coś znajdziemy. Tutaj coś czuję, że idziemy w miarę w stronę tej fortecy, w sensie tego zamku. Ale no, co nam szkodzi? Nic nam nie szkodzi. Typu ten topielec. Okej, tu jest jaszczurka. Cześć, panie jaszczurko. Tu jest jakaś chatka też. Chatka puchatka. Ała, no! Co mi lejesz? Ta jaszczurka, co taka wytrzymała? Ja jej totalnie nic nie robię? Czy w czym rzecz? To mój kryt, czy nie mój kryt? Ej, bo ja teraz się zastanawiam, co ja robię ze sobą, nie? Dobra, weźmiemy ją do ściany. Ona jest taka silna? Że to jest wręcz nierealne. Ale ona też by mnie wtedy bardziej chyba coś czuje gryzła. No nie uwierzę w to, że mnie ani jeden kryt nie siadł, jak się z nią bije. 140 punktów doświadczenia. No przecież w ścierwojada mi wchodziły kryty, a w nią nie? Kurna, tam jest ich więcej. Jakieś są podrasowane chyba. Polna jagoda. A gdybyśmy tak podeszli do tej chatki i ominęli na razie tą jaszczurkę, co wy na to? To też jest górski mech chyba. Tak, dużo tego górskiego mchu tutaj rośnie. Ogólnie robi się też ciemno. Dobrze by było się gdzieś przespać w jakiejś chacie. Tutaj jest coś, może będzie jakieś łóżko. Czy my byliśmy, znaczy widzieliśmy skądś to miejsce? Nie wiem. Okej, tam są topielce. A ten szczur to co, przepraszam? Z buta wjeżdżam?
Okej, czyli widzę, że tutaj były jakieś szczury zadomowione. Super jest łóżko. I sporo towarów, więc akurat mamy przystań na to, żeby iść spać, moi drodzy. To bardzo fajnie. Coś zebrałam, oczywiście nie wiem co. Dobrze, zanim się położę, to się zapiszę. I co? I prześpimy się może do rana. Super. Zregenerowaliśmy sobie życie w tym czasie. Czy tutaj coś jeszcze znajdę? Tam jest ta jaszczurka. Tam możemy iść jeszcze. Tutaj było kolejne łóżko. W ogóle ciekawe, bo tam był inny model łóżka. Nie wiem, czy zauważyliście. Tu jest jeszcze piła, tylko nie wiem, czy mogę ją podnieść. Mogę. No dobrze. No to widzę, że exploring pełną parą i tyle. Dobra, do wody może nie będziemy jakoś szczególnie wchodzić. Ta jaszczurka jest do wyklepania. A ta ryba? Przecież ja to zbierałam wcześniej. Są też topielce po tamtej stronie, no ale jak już jesteśmy tu, to może sprawdźmy jednak ten teren. Mamy też chatę blisko, więc zawsze można się iść gdzieś tam przespać czy coś. No poradzę sobie raczej z tą jaszczurką. O, tam jest ten zamek. Nie wiem, czy jest ich tu więcej. Wiecie co, może byśmy się obrócili właśnie, żeby ją... No ale do chaty miałaś. Chociaż wiecie co? Jakby nam wlazła do wody, to też byłoby łatwiej. Tylko, że ona może mnie bić w tej wodzie. Dobra, wsadzenie jej do wody to nie był jednak najlepszy pomysł. Chyba, że... Dobra, nie, w wodzie to może nie. Chodź tu, paskudo. Tak, żebyś się do tej chaty może przytuliła, co? Chcesz się przytulić do chatki? Puchatka? No, dawaj. O, pięknie. Teraz jesteś moja. No, prawie. Na szczęście nie bijesz mnie jakoś bardzo. Cofam, to idziemy spać do południa. Nie chcę się marnować jedzenia. No dobrze, lecimy dalej. Jak stoimy z czasem? No mamy jeszcze chwilę. Może uda nam się dojść do tej twierdzy w sumie, bo tak widzę, że się kierujemy trochę w jej stronę. Pewnie tych jaszczur będzie tutaj jeszcze troszeczkę więcej. Chociaż na razie żadnej nie widzę więcej niż te dwie, które tutaj były wcześniej. Nie wiem, czy ma jakiś sens zbieranie tych roślin, ale możemy spróbować. Tam ominęłam roślinę leczniczą, ale niech sobie tam będzie leżeć. Tu możemy też pójść na górę. Ej, no ten teren jest po prostu ogromny. W sumie fajnie, bo się nie będziemy tak nudzić w modyfikacji. Ale no widać, że jest nastawiona właśnie na explore. Wszelakiej maści. Na górę to jest chyba ścieżka do tej fortecy, wiecie? Coś mi się tak świta. I myślę, że nie byłoby głupie, żebyśmy tam za chwilę poszli, tylko jeszcze... Nie, tu jest wejście do fortecy. Tu są krwiopijce zwykłe, to żaden kłopot. Tam jest kolejna ścieżka. Jezus kochany. Co jeszcze? Co tym razem? Tam są kretoszczury i kolejna jaszczurka. Nie lubię bardzo. Mogę z was skrzydełka wyciągać? Czy gra mi nie da? Nie da mi. Korzeń leczniczy. To są aligatory. Poprosimy pojedynczo takiego aligatora. W ogóle, że aligator jest słabszy od jaszczurki? A nie ma za niego przypadkiem więcej punktów doświadczenia?
Wiecie co, mi chyba w tą jaszczurkę kryty nie powchodziły po prostu. 150 jest za aligatora. Mamy kolejny poziom. I to jest chyba właśnie nasz pierwszy poziom. Ciekawi mnie, gdzie się nauczymy otwierać zamki, wiecie? A te aligatory się tak rozpierzchły? Z jakiej racji? A aligatory się bije dużo przyjemniej od tych jaszczurek. Znaczy się jaszczurki też by się tak przyjemnie biło, pod warunkiem, żeby współpracowały ze mną. No wychodziłoby na to, że mi w tą jaszczurkę kryt nie wszedł po prostu. Ten aligator gryzie mnie bardziej od tej jaszczurki, ale nie dostaje tyle, ile by chciała. Witam. Aligatory też się pojawiły w modyfikacji właśnie Mroczne Tajemnice, pamiętam. Po raz pierwszy się wtedy styknęłam właśnie z aligatorem. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jakby to były pierwsze... To była pierwsza modyfikacja, w której się pojawiały stwory takiego pokroju właśnie. Jak ten model pantery, czy... To jest chyba stary ścierwojad. Coś mi się tak... Myślicie, że tam jest jakieś wejście do skały? No nie, to górski zwykły. Dobra. Trochę wygląda, jakby tam była jakaś jaskinia. Kolba, lutnia, eliksir siły i esencja życia. No kolejny eliksir siły. Nie wiem, czy to mądre, no ale... Pijemy, co ja się będę. Najwyżej później sobie odejmiemy. Wiecie co w sumie, jak można zrobić potem Marwinem? Można sobie odjąć te punkty i można sobie przywrócić mikstury siły. Chociaż no, cheaterstwo trochę wtedy. Tutaj coś jest? Nie ma tutaj chyba nic już. Niebieski bestu rośnie. Jeden, drugi. O, tam możemy przejść bliżej tego kamiennego kręgu. Bardzo chętnie bym to zrobiła, ale też musimy się dostać gdzie indziej. W sensie mamy naprawdę duży obszar do badania. Tutaj dojdę gdzieś, no obejdziemy sobie wtedy to jezioro. W sumie od drugiej strony byśmy doszli do tamtej fortecy. Fortecy, zamku? Nie wiem co to jest. Ale szczerze mówiąc fajnie, w sensie explore podoba mi się. Wiecie, nie mamy konkretnego zadania, mamy się rozejrzeć po dolinie. No to się rozglądamy, no nie? Podejrzewam, że zbadanie tego kamiennego kręgu to nie byłby wcale głupi pomysł. Ale raczej dojdziemy sobie tam już w kolejnym odcinku, bo ta jaszczurka, tak bardzo nie chce mi się z nią bić. Chyba, żebyśmy ją do ściany przysunęli. Oczywiście kretoszczury będą mi przeszkadzać. Dobra, ten kretoszczur już nie będzie mi sprawiał kłopotów. Bo jaszczurka mi się zdążyła uwolnić ze ściany. No, dlaczego nie mogę jej bić? O nie, swędzi mnie nos. Ojej, najgorzej. O matko. Ała! Kurna jaszczurko. Mogłam ją zostawić przy tej ścianie. Jeszcze kolejny... Więcej! Więcej kretoszczurów! Dziękuję, gro. Wytłumaczycie mi, dlaczego ja nie robię nic tej jaszczurce praktycznie? Wow. Słyszę kolejne kretoszczury. Jaszczurka prawie mnie zabiła. Zużyjemy tą setkę. Gorzej będzie mi kiedyś potrzebna. Słyszę kolejnego kretoszczura. No zaraz będziemy musieli kończyć odcinek, ale zanim to chciałabym dojść do tej fortecy faktycznie. Może się zatrzymamy na tym kretoszczurze tutaj, w tej jaskini. Dobra, kolejne mięso. Coś czuję, że to mięso będzie mi kiedyś potrzebne.
Ogólnie nie widziałam nigdzie kuchenki po drodze, ani w tej chatce, ani nigdzie. Trochę szkoda, bo byśmy już to mieli wszystko z głowy. Dobra, tu mamy ogarniętą sprawę. Tutaj jest kolejne poletko z roślinami. Zakończymy sobie odcinek przy wejściu do fortecy. Tutaj jeszcze jakiś kufer. Kurczę, naprawdę modyfikacja jest pełna... Wiecie... Pełna wszystkiego. Tam są jeszcze jakieś kolejne przejścia. Widzę jakiś zwój. To jest chyba lodowa lanca. Przynajmniej tak wygląda. Miksturka, strzała, ciemne grzyby. Na cholerę ja to wszystko zbieram. A no tak, bo jestem walniętym graczem Gotika, który zbiera wszystko. 6 strzał, pierścień życia. Opłaca się. Mikstura szybkości. Świetnie. I bryłka złota. Mikstura szybkości to coś czuję, że to będzie moje zbawienie w tym miejscu. Bo bieganie po tej całej mapie to byłby chyba żart. Eliksir ducha, nie wiem skąd wzięłam. Pijemy. Eliksir życia, też nie wiem. Pierścień do życia jak najbardziej. Ile my w ogóle mamy punktów HP? 217. To ja się nie dziwię w sumie, że ja tak umieram. Ale wiecie, to lepsze niż mieć 50, nie? Dobrze. O, witam. Zębate ziele znalazłam. Chyba kolejny górski mech. Cześć, panie aligatorze. I ścięło mi grę tak, że aż mnie zdążył uderzyć, no nie? Wiecie co? Chyba w tę jaszczurkę to mi po prostu kryty nie wchodzą. Żadne. Bo nagle aligator okazuje się nie być żadnym problemem po prostu. A to aligator wydaje mi się, że powinien być trudniejszy od jaszczurki. Dobra, tutaj w tej jaskini byliśmy. Kolejne zioła. Czy ja mogę przestać to wszystko zbierać? Nie mogę, ale moi drodzy, doszliśmy prosto do fortecy. Są jeszcze ścierwojady przed nią. Troszkę krwiopijców, tam jest kolejna ścieżka. Załatwimy sobie tego ścierwojada i na tym momencie sobie zakończymy, moi drodzy. Bardzo już wam dziękuję za obejrzenie ałano tego odcinka. O Boże. Słyszymy się w kolejnym, gdzie wejdziemy sobie do tej fortecy. Fortecy, zamku, do tych ruin po prostu. Tam też jest jakieś obozowisko, tam jest jakaś polana. Nie mamy mapy tego miejsca. Tutaj jest też sporo przeciwników. Widzę, że krwiopijca jeszcze się będzie na mnie triggerował, więc może się odsunę po prostu. Żeby sobie na razie dał spokój. No i co? Będziemy kontynuować w następnym materiale. Dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie. Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, jakiś miły komentarz. A jeżeli chcecie widzieć więcej i podoba wam się to, co robię, i chcecie wesprzeć kanał, to zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać nowe powiadomienia o nowych filmach. No i co? Lecę montować dla was ten film. Do kolejnego. Cześć!